Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, właśnie brakuje tutaj nam konkretów, bo na jakiej zasadzie mają być i jakie środki rozdzielane? Jeżeli Pan mówi, że właśnie drogi niezależnie od kategorii będą mogły być finansowane, no to rodzi się pytanie, czy nie wpadniemy w drugie zagrożenie, czy nie będą budowane na zasadzie decyzji politycznych. Bo dzisiaj niestety tak się odbywa, że nie ma żadnych kryteriów, czy nie można właśnie centralnie opracować kryteriów, czy strategicznego położenia, czy ilości ruchu pojazdów. Za przykład podam drogę 835 Lublin-Biłgora i Przemyśl, o którą od lat walczą samorządowcy, gdzie ruch jest około 15 tysięcy samochodów na dobę, jest to droga wojewódzka, a obok buduje się drogi, gdzie jest 5 tysięcy pojazdów na dobę. No to jaki jest sens, jaka logika? Czy właśnie nie mogą Państwo opracować kryteriów, żeby później było konkretnie, według jakich kryteriów będą te środki rozdzielane? Czy Pan właśnie coś na ten temat by powiedział? Kolejna sprawa, jeśli chodzi o właśnie marnotrawstwo pieniędzy na różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Czy nie można zrobić wzorem innych krajów unijnych, żeby po prostu szkolić pracownika pod konkretne miejsce pracy, czyli tam, gdzie występuje zapotrzebowanie na dany zawód, robić to szkolenie, coś na zasadzie właśnie stażu, czyli ktoś ma wyszkolonego pracownika, ale w zamian za to szkolenie musi mu zapewnić na pewien okres właśnie miejsce pracy, a nie dzisiaj zarabiają de facto firmy, urzędy pracy zajmują się nie tym, co trzeba. Czy tutaj jakie Państwo w tej nowej perspektywie zmiany widzą, czy właśnie taki kierunek nie byłby dobry? I kolejna sprawa, także samorządowcy pytają na temat, czy Pan już wie, środków na budowę wałów i budowę zbiorników retencyjnych w nowej perspektywie. Czy tutaj Państwo już mają konkretne jakieś obliczenia i w jakich regionach Polski byłyby te środki właśnie przeznaczone?